Jako ostatni punkt chciałbym tutaj poruszyć kwestie zgłaszane przez jeden z portali na temat problemów z obsługą parkomatów. Przeanalizowaliśmy dogłębnie całą sytuację, jeśli chodzi o parkomaty. Te parkomaty są na bieżąco monitorowane przez pracowników MPK. Jest dostęp zdalny do tych parkomatów, także w każdym momencie widzimy, co w którym parkomacie się dzieje. Przeanalizowaliśmy też te sygnały o tych rzekomych błędach, jakie były z obsługą karty nowosądeczenia w parkomatach. Na dzień dzisiejszy jesteśmy pewni, że parkomaty działają prawidłowo, zgodnie z regulaminem, natomiast problemy z obsługą tych parkomatów wynikały z niewłaściwej obsługi przez te osoby tych parkomatów. Aby się upewnić tego, nawet doszło do tego, że poprosiliśmy pracowników, którzy się zajmują parkomatami, o wymianę tych modułów, które rzekomo odpowiadają za błędy w tym parkomacie. Okazało się, że po wymianie ta osoba też nie mogła sobie z tym poradzić, a wszyscy inni sobie radzili z obsługą tego parkomatu, nie było błędów. Natomiast ten sam moduł w innym parkomacie okazuje się, że działa też prawidłowo, więc tutaj jest jednoznaczny dowód na to, że te parkomaty, bo to nie był jeden, tylko to były dwa albo trzy parkomaty, były po prostu błędnie obsługiwane.